Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku HR Espresso. Tytuł dzisiejszego odcinka to To jest już koniec. I tytuł tego odcinka ma tak naprawdę dwa znaczenia. Dwa znaczenia, ponieważ zajmiemy się dzisiaj dwoma tematami. Pierwszy to temat końca pracy danego pracownika w firmie i związanego z nim exit interview, który jest procesem personalnym, procesem HR-owym, który zdecydowanie warto wziąć na tapet, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Drugi powód, dlaczego ten odcinek ma tytuł to jest już koniec, jest taki, że już niedługo kończę i zupełnie zamykam sprzedaż kursu HR, intro, fundamenty HR. Jeżeli zastanawiałaś się, jeżeli zastanawiałeś się kiedykolwiek nad dołączeniem do tego kursu, to jest to ostatni moment, ponieważ podjąłem decyzję, że tylko i wyłącznie w lutym, a dokładnie do 24 lutego 2023 roku, będzie możliwe kupno dostępu do kursu. Później, oczywiście, osoby, które zakupią dostęp do kursu, będą mogły z niego dalej korzystać, ale nowe osoby nie będą mogły już dołączać. Więcej na temat samego kursu, jeszcze Ci dzisiaj powiem i przypomnę Ci o tym, Natomiast chcę, żebyś miała świadomość, że to ostatni moment i zamykam już zupełnie zdejmuję możliwość kupna dostępu do kursu. Jeżeli chcesz już teraz dowiedzieć się więcej o HR Intro, to zajrzyj na hrintro.card przez 2 Link do tej strony znajdziesz oczywiście w opisie tego odcinka. Zapraszam cię bardzo serdecznie do sprawdzenia. A teraz już nie przedłużam i zapraszam do części na temat exit interview. Zacznijmy od tego, czym exit interview jest. Mam nadzieję, że jest to pojęcie Ci znane, ale powiedzmy sobie to mimo wszystko. Exit interview to rozmowa, to wywiad. To spotkanie z pracownikiem, który podjął decyzję o odejściu z naszej firmy. Czyli osoba podejmuje decyzję, odchodzi z kładu wypowiedzenia, a my zaczynamy z nią rozmawiać. I teraz zadajmy sobie pytanie: dlaczego, po co, w jakim celu? Otóż powód numer jeden jest taki, że odchodzący pracownicy są na ogół, na ogół bardziej otwarci niż ci, którzy nadal pozostają na swoich stanowiskach pracy. Jest to związane z tym, że oni już nie mają nic do stracenia. Oni już podjęli decyzję, a więc mogą powiedzieć ci więcej. Mogą ci otwarcie opowiedzieć o wielu rzeczach, które są dla ciebie bardzo, bardzo istotne. Jako haerowca, jako dla haerowca, ale też dla zarządu, dla liderów, dla menedżerów, dla całej firmy. To jest idealny sposób na to, aby dowiedzieć się, co dzieje się w firmie ponieważ powód numer dwa to poznanie prawdziwych powodów odejścia pracownika. No dobra, tutaj przyznaję, ta prawdziwość nie zawsze się sprawdza, ponieważ zdarza się, że pracownicy komunikują inny powód, formalnie, werbalnie komunikują inny powód, a jest ich znacznie więcej, ale właśnie dlatego, i tutaj chcę podkreślić bardzo mocno rolę człowieka w procesie exit interview, rolę hr w procesie, Exit Interview. Jeżeli exit Interview będzie tylko i wyłącznie zautomatyzowany, bo jest to możliwe, możemy go przecież zautomatyzować i wysłać prostą ankietę do pracownika odchodzącego, to jest większe ryzyko, że tamte powody będą zamglone, one będą niejasne. Natomiast, jeżeli masz już doświadczenie, prowadziłaś takie rozmowy albo dopiero zaczniesz je prowadzić, ale masz doświadczenie w prowadzeniu w ogóle rozmów z pracownikami, to zauważysz, że coś jest nie tak, jeżeli zacznie mówić na przykład o komunikacji, o liderze itd., itd. i ten temat będzie można pociągnąć dalej, wejść głębiej i dowiedzieć się więcej na temat prawdziwych powodów odejścia danego pracownika. I to, co jest bardzo istotne, w trakcie takiej rozmowy może okazać się, że powody odejścia naszego pracownika są inne niż zakładaliśmy początkowo. Dlatego zdecydowanie warto rozmawiać. Powód numer 3: rozmowa końcowa pozwala pracownikowi przekazać konstruktywną informację zwrotną i odejść z pozytywnym akcentem. Wielokrotnie mówiłem, że to, co robimy i to, czego nie robimy, wpływa na to, jak nas postrzegają, zarówno indywidualnie, ale też z perspektywy organizacji. Jeżeli więc Pozwalasz, aby pracownicy odchodzący odchodzili w złej wierze, odchodzili z negatywnym nastawieniem, to niestety, ale nie robisz sobie dobrej przysługi, ponieważ ci pracownicy później rozmawiają z innymi osobami i przekazują taki, no niestety, ale niezbyt dobry komunikat pozostałym osobom. Tak więc zwracam ci na to uwagę. To jest moment, kiedy Ty możesz przekazać informację zwrotną pracownikowi, możesz przy, przyjąć ją od niego i postarać się, aby ten ostatni moment był możliwie pozytywny. Ten ostatni punkt kontaktu daje Ci możliwość przeglądu dalszych zobowiązań z pracownikiem, czyli na przykład zakazu konkurencji, umów dotyczących własności intelektualnej itd. itd. Czyli to jest moment też na takie formalności, które możesz sprawdzić. Przyznaję zupełnie szczerze, to nie jest Kluczowy, z mojej perspektywy, element samego exit interview to jest bardziej administracyjny proces, ale może to być proces, który właśnie wtedy się również odbywa. Exit interview daje również możliwość zapytania, czy istnieją jakieś otwarte kwestie, o których należy wiedzieć. Może to pomóc w zmniejszeniu ryzyka i zidentyfikowaniu spraw, które mogą wymagać natychmiastowej uwagi. I te sprawy mogą dotyczyć zarówno tego pracownika, jak i jego zespołu, jak i całej firmy, bo tak jak mówiłem na samym początku, odchodzący pracownicy są na ogół bardziej otwarci niż ty, ci, którzy nadal pozostają na swoich stanowiskach pracy. Kolejne, kolejny powód, dlaczego warto przeprowadzić exit-interview, to to, że uzyskasz szczerą ocenę środowiska i kultury w Twojej organizacji. Jeżeli poświęcasz uwagę, jeżeli zależy Ci na tym, aby budować odpowiednią kulturę organizacyjną, to jednym ze świetnych sposobów jest ocena tego, swoich działań, ocena tej kultury przez pryzmat osoby, która wychodzi z organizacji. To jest osoba, która nie jest zakochana w organizacji, nie jest z nią zachłyśnięta, a więc daj Ci pewien obraz, tylko miej też świadomość. Że często jest to obraz osoby, która jest negatywnie, w pewien sposób przynajmniej negatywnie nastawiona, bo miała jakieś negatywne doświadczenie, ponieważ w końcu podjęła tą decyzję o odejściu. Tak więc trzeba mieć świadomość, że to też nie jest obraz idealny, obraz w 100% zupełnie prawdziwy. Warto mieć jednak go w głowie, warto mieć jego świadomość. Podczas exit interview możesz uzyskać wgląd w potrzeby związane z rekrutacją. Szkoleniami, rozwojem pracownika, komunikacją, relacjami w zespołach itd., itd. I tutaj wszystko zależy od tego, jakie pytania zadasz i jak głęboko wejdziesz w poszczególne obszary rozmowy. Zachęcam cię do tego, aby exit interview było z jednej strony możliwie ujednolicone dla. Różnych pracowników, ale też, aby była tam przestrzeń na takie luźne tematy, czy tematy indywidualne, w których będziesz mogła, będziesz mógł pójść głębiej w niektóre obszary, które będą kluczowe z perspektywy tego pracownika. Czyli ta rozmowa nie powinna być, moim zdaniem tylko i wyłącznie przejściem po ankiecie. Ta rozmowa jest moim zdaniem momentem, kiedy możesz wejść w i wykorzystać, czy dalej korzystać z tej relacji z pracownikiem, aby przełożyć to na lepszej, bardziej efektywną pracę w przyszłości. Ponieważ informacje zwrotne, które otrzymasz, mogą pomóc Ci zidentyfikować te obszary, które przyczynią się do poprawy jakości, poprawy kultury, a więc i również utrzymania pracowników, którzy zostają. Tak więc, jeżeli zależy Ci na pracownikach, którzy zostają, to zadbaj o pracowników, którzy odchodzą. Michał Sadowski z Brand24 również o tym mówił w naszej rozmowie. Dla nich kluczowe było zadbanie o pracowników, którzy odchodzą, kiedy musieli się pożegnać z dużą częścią załogi. Zwracam Ci na to uwagę, ponieważ warto to zrobić. Jednocześnie możesz wtedy wykryć możliwości poprawy w zakresie rozwoju, zarządzania, planowania sukcesji rozwijania talentów, szkoleń i tak dalej, tak dalej. Moim zdaniem takim ostatecznym, kluczowym argumentem jest to, że przeprowadzenie wysokiej jakości rozmów końcowych, exit interview, jest po prostu opłacalne. To faktycznie się opłaca, jest to coś, co przyniesie pozytywny zwrot z inwestycji czasu i energii. Skoro wiemy już, że warto, wiemy dlaczego warto. To warto zadać sobie pytanie jak jak przeprowadzić rozmowę exit interview. Wspominałem ci już, że moim zdaniem exit interview to rozmowa, to rozmowa na temat tego co było dobre, co nie było dobre, co jest do poprawy, jakie wnioski ten nasz pracownik wyciąga z całego okresu swojej pracy, z kim mu się pracowało dobrze z kim nie do końca. Dlaczego? Co było dobrego, co było złego we współpracy z niektórymi osobami, z niektórymi działami i tak dalej i tak dalej. Pytamy o konkretne powody odejścia, pytamy o możliwości rozwoju, jaki ocenia, z jakich korzystał, o jakich wiedział, o jakich może nie wiedział, bo to też jest bardzo istotne, bo może brakuje gdzieś komunikacji i tak dalej i tak dalej. Tak jak wspominałem, ten wywiad, ta rozmowa. Powinna być możliwie ujednolicona, ale jednocześnie pozostawiać przestrzeń na zwykłą rozmowę na temat tego, co dany człowiek myśli. Jednocześnie wtedy możesz dowiedzieć się o tym, często dowiedzieć się o tym, gdzie dana osoba odchodzi do jakiej firmy. Często dowiesz się również za jakie pieniądze, czy tutaj argument finansowy był bardzo istotny, jak bardzo na przykład wynagrodzenia w Twojej firmie odbiegają, od średnich rynkowych, i tak dalej, i tak dalej. To co ważne, rozmowa exit interview powinna być rozmową poufną. Jeżeli chcesz, aby ludzie, którzy udzielają ci informacji zwrotnej na sam koniec, udzielali jej szczerze, bo takie rzeczy będą wychodzić od pracowników, i pomiędzy pracownikami będą ludzie rozmawiać pracownicy między sobą będą, będą rozmawiać, to mieć świadomość, że ta rozmowa, podobnie jak wiele innych rozmów hr powinna być rozmową poufną. Czyli możesz wyciągać wnioski, możesz przekazywać te wnioski do zarządu, do liderów, do menedżerów, do dyrektorów i tak dalej, i ale one powinny być zanonimizowane, tak więc jeżeli mamy tych rozmów więcej, to dobrze, aby one były zanonimizowane. Jeżeli tych rozmów nie mamy dużo, jasne, to ona z natury rzeczy nie będzie poufna, ale miej tego świadomość, że jeżeli pracownik mówi Ci coś w tajemnicy, to pozostaw to w tajemnicy. Kolejna rzecz, którą musisz mieć w głowie, to to, że przeprowadzanie exit interview i nie robienie z tym niczego, to błąd. Jeżeli nie wyciągasz żadnych wniosków z exit interview, to tracisz czas, pieniądze, zasoby, energię. Nie warto tego robić. Przeprowadzenie exit interview ma sens wtedy, kiedy jest gotowość do zmiany. Powiem więcej: są osoby i ja również się przychylam do tej opinii, że exit interview powinno być przeprowadzane w trakcie pracy pracownika, czyli zanim on jeszcze złoży wypowiedzenie, powinniśmy przeprowadzać takie rozmowy. Czyli to nie jest już wtedy exit interview, a stay interview. I rozmawiamy znowu o tym, jak się pracuje, co jest dobrego, co jest złego, jak oceniam różne możliwości, co mu odpowiada, co mu nie odpowiada, i wtedy jesteśmy znowu na tej podstawie w stanie podejmować jakieś decyzje. Jesteśmy w stanie wdrażać działania. Jesteśmy w stanie pracować z liderami, z menedżerami tych osób itd. itd. Mam nadzieję, że pokazałem Ci, dlaczego warto i jak. Warto podejść do tematu exit interview. Teraz chciałbym, abyśmy zajęli się drugim tematem, ponieważ dzisiaj również ogłaszam koniec, drugi koniec. Koniec kursu HR Intro, Fundamenty HR. Jest to kurs, który przeszło kilkadziesiąt osób, dostałem bardzo pozytywne opinie zwrotne. Niektórym osobom kurs ten pomógł znaleźć lepszą pracę albo pierwszą pracę w HR. I jestem przekonany, że jest to kurs bardzo wartościowy, ale jednocześnie podjąłem decyzję, że nie będę go utrzymywał, ponieważ moja działalność w ramach HR Espresso będzie szła w bardzo konkretnym kierunku i kurs fundamentów HR nie jest tym kierunkiem przynajmniej w tym momencie. Kurs HR Intro nie będzie już dostępny dla osób indywidualnych, które będą chciały po prostu go zakupić, nawet dla firm. On w tym momencie nie będzie dostępny w takiej formie, w jakiej jest teraz. Tak więc, jeżeli chcesz zainwestować w swój rozwój, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat fundamentów HR, jeżeli chcesz poznać koncepcje związane z rekrutacją, employee brandingiem, biznes partneringiem, rozwojem pracowników, prawem pracy oraz jednocześnie przy okazji niejako poznać sposoby budowania marki osobistej HR-owca, to gwarantuję Ci, że jest to świetny wybór dla Ciebie. Powiem więcej. W związku z tym, że zamykam sprzedaż HR Intro, to bardzo wyjątkowo osoby, które zdecydują się na dołączenie w lutym, czyli w ciągu najbliższych dwóch tygodni do HR Intro, otrzymają możliwość wzięcia udziału w webinarze, który normalnie będzie webinarem płatnym, dodatkowo płatnym. Tematy i daty webinarów, które wydarzą się w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Jeszcze ogłoszę, ale to jest mój bonus dla ciebie, jeżeli zdecydujesz się dołączyć do HR Intro. Samo HR Intro to 6 modułów, ponad 8 godzin treści wideo oraz treści pisanych, które pozwolą ci przejść przez fundamenty HR-u, które moim zdaniem są niezbędne dla każdego nowoczesnego, ambitnego hr -owca. Jeżeli do takich się zaliczasz, to sprawdź. Nie musisz mi wierzyć na słowo. To, co jest świetne w Harintro, to również to, że decydując się na dołączenie, masz gwarancję satysfakcji. I jeżeli uznasz, że jednak Harintro nie jest dla Ciebie, to możesz po prostu mi powiedzieć, że chcesz zwrotu pieniędzy, a ja go wykonuję. I nie mam z tym najmniejszego problemu. Jeżeli uznasz, że Hair intro jest nie dla Ciebie, otrzymujesz zwrot pieniędzy. Jestem jednak przekonany, że jeżeli się zdecydujesz, to zostaniesz, ponieważ herintro daje ogromną wartość o wielokroć przekraczającą koszt, który musisz ponieść, aby do niego dołączyć. I teraz w ramach wyjaśnienia: to, że kończę sprzedaż herintro, to nie znaczy, że dostęp do niego będziesz mieć tylko na dwa tygodnie. Nie. Dostęp do herintro masz przynajmniej na rok, i przez co najmniej rok platforma będzie utrzymywana z kursem. Natomiast nie będzie możliwości już do niej dołączania, czyli żadna nowa osoba nie dołączy do HR Intro w taki sposób, w jaki Ty możesz teraz dołączyć. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat HR Intro, na temat kursu, na temat czegokolwiek, o czym dzisiaj mówiliśmy, to znajdź mnie na LinkedInie albo napisz na jarek.herespresso.pl. Pamiętaj też, że oczywiście dostajesz normalną fakturę na ten kurs, tak więc jeżeli. Masz działalność, to możesz to wliczyć w koszty. Jest to normalna faktura z VAT-em 23%. Jeżeli natomiast pracujesz w firmie, której masz możliwość skorzystania z budżetu rozwojowego, to również może być tak, że to Twoja firma zapłaci za dostęp do kursu. Jeżeli potrzebujesz czegokolwiek dodatkowego ode mnie, jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat kursu, jeżeli potrzebujesz dodatkowych materiałów na temat kursu. Daj mi znać. Więcej informacji znajdziesz też to oczywiście na herintro.card.co. Link w opisie tego odcinka. Pamiętaj, to jest już koniec. Koniec możliwości dostępu do Herintro już za dwa tygodnie. Za dzisiaj Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym HR Express. Trzymaj się, cześć.